Dzień dobry, nazywam się Igor Maciejewski. Znajdujemy się w nowotworzonym laboratorium dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, w którym mamy za zadanie przygotować do studentów, do działań dydaktycznych urządzenia automatyki przemysłowej, czołowego lidera światowego w produkcji tego typu urządzeń przemysłowych, jakim jest firma austriacka Beijer. No, specjalizuje się ona głównie w napędach, w technice napędowej, ale nie tylko, bo w różnego rodzaju urządzeniach sterujących, kontrolnych, pomiarowych, wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Tak więc studenci tutaj w naszym laboratorium będą mogli poznać zarówno najnowsze trendy w technice automatyki przemysłowej, jak również podczas programowania, zapoznania się z budową, zasadą działania poszczególnych urządzeń. I tak na przykład zacznę od pierwszego urządzenia. Tutaj mamy do czynienia z układem w postaci silnika asynchronicznego prądu przemiennego, którego działanie jest zarządzane poprzez falownik. Ten falownik łączy się z panelem operatorskim oraz sterownikiem tego silnika, który ma za zadanie właśnie ustawić prędkości obrotowe tego silnika, podołać obciążeniom, które będą w danym momencie wykorzystywane na linii produkcyjnej na przykład. Możemy zmieniać parametry czy stany pracy tego układu, zadawać różne prędkości obrotowe, monitorować ich stan podczas samej pracy, czy zatrzymywać i włączać poprzez te przestawne tutaj przełączniki. Kolejne urządzenie, jakie chciałbym Państwu zaprezentować, to urządzenie już bardziej zaawansowane, jeśli chodzi o technikę stosowaną również w robotyce. Mamy tutaj napęd dwuosiowy wraz z silnikami serwo i sterownikiem tych silników, który potrafi wysyłać odpowiednie sygnały prądowe do obu z tych urządzeń. Programuje się to również przy wykorzystaniu panela operatorskiego wraz ze sterownikiem czasu rzeczywistego poprzez system zintegrowany Automation Studio, tak jak to się dzieje w przemyśle. Panel operatorski w tym przypadku będzie służył do opracowania aplikacji, której to będzie można z poziomu dotykowego wybrać stany pracy maszyny, zaplanować odpowiednie trajektorie ruchu i kolejno je zrealizować, na przykład na potrzeby transportu różnych urządzeń czy różnych elementów z jednego miejsca w inne. Kolejny system to system z silnikiem krokowym, który jest szczególnie w motoryzacji mocno rozpowszechniony. I tutaj również możemy programować, wykonywać pewne ruchy tego urządzenia. Służy on do dokładnego pozycjonowania poszczególnych urządzeń mechatronicznych. Natomiast jest wyposażony również w sam klucz bezpieczeństwa, który umożliwia dostęp od tylko uprawnionych osób do obsługi tego urządzenia. Komunikuje się poprzez moduł wejściowo wyjść z naszym urządzeniem. Możemy do niego zaprogramować odpowiednie ruchy i kolejno je zrealizować podczas sterowania maszyną przemysłową. Ostatnie urządzenie, które chciałem Państwu zaprezentować, to jest zupełnie inny sposób, powiedzmy, programowania tego typu układów, bo to, co tutaj Państwo widzicie, to jest system bezpieczeństwa. On jest w kolorze żółtym w odróżnieniu do poprzednich urządzeń, łącznie z panelem operatorskim i jego zadaniem jest nadzorowanie pracy poszczególnych urządzeń stosowanych na przykład na hali produkcyjnej po to, aby podczas jakiejś nieprzewidzianej sytuacji, podczas uszkodzenia maszyny nie doszło do zniszczenia dalszej części produkcyjnej lub też ochronić ludzi pracowników przed wydarzeniem się takiej sytuacji niebezpiecznej podczas pracy w takich obiektach.